Mam na imię Kuba, pochodzę ze Skarżyska Kamiennej. W menadżera grałem już blisko 5 lat. Zaczynałem będąc w poprzedniej szkole, będąc w gimnazjum. Moim hobby jest przede wszystkim sport. Piłka nożna, boks. Piłkę gram tak naprawdę od dzieciństwa. Zaczynałem jak każdy, kopiąc ją pod blokiem z kolegami. Trenuję piłkę nożną czysto amatorsko. Gram w drużynie o nazwie Kamex i gram na pozycji bramkarza. Jestem wielkim fanem Korony Kielce i staram się nie opuszczać żadnego z ich meczy. Lubię to, że piłkarze grają do końca. Nie poddają się, grają twardo. Nawet gdy przegrywają, potrafią podnieść czoło i spróbować walczyć dalej. Natknąłem się totalnie przypadkiem, ponieważ na Facebooku zaczęła być bardziej promowana, a ja stwierdziłem, że mogę sobie w to zagrać. Jeśli chodzi o bycie profesjonalnym trenerem, to myślę, że moją taktyką i zamiłowaniem do futbolu mógłby się porównać do Pepa Guardioli. Ja raczej staram się grać ofensywnie, ponieważ stwarzamy więcej sytuacji, mamy większe czucie pola, mamy większą dominację, no i najlepszą obroną jest atak. Preferuję grać w futbolowego menadżera, bo możemy dzięki temu mieć większy pogląd na grę. Nasze decyzje mają większe znaczenie i pomagamy drużynie przez myślenie i przez zarządzanie nią. I to jest o wiele trudniejsze niż po prostu granie w FIFA. Siema. Najczęściej zdarza mi się grać w tę grę w szkole, a także w przerwach między treningami lub korepetycjami, ponieważ gra jest mobilna i dostępna do grania, że tak powiem, w każdym momencie. Najbardziej lubię w TI to, że gra jest nieprzewidywalna jak realny futbol. Najbardziej zapamiętany przeze mnie mecz jest finał Ligi Mistrzów, gdy przegrywałem do pierwszej połowy 2-0, a cały mecz wygrałem 3-2. Dzięki temu uzyskując potrójną koronę, czyli do tej pory moje najwyższe i możliwe najwyższe osiągnięcie. Myślę, że tak, że wprowadzona Liga Europejska to też jest szansa dla zespołów troszeczkę słabszych, żeby zdobyć dodatkowe fundusze i zdobyć dodatkowe trofeum i przede wszystkim także kolejny powiew świeżości i innowacje wprowadza to do gry. Top Eleven jest do tego jest na tyle specyficzną grą, że z roku na rok awansujemy ligę wyżej. Dzięki temu trafiamy na nowych przeciwników i zbieramy nowe doświadczenie. To sprawia, że w tę grę chce się dać grać dalej. Na pewno poznałem wielu menadżerów jakże z Azji, a także z innych kontynentów, z całego świata, ponieważ gra jest tak rozpowszechniona, że na pewno myślę, że nie jeden taki człowiek poznany przez tę grę pomógł mi w sferze piłkarskiej odnoszącym się do Top 11.